piękne okolice są się też. Jest! Pięknie! Jest! I to jest to, proszę Państwa. Proszę bardzo, jest pomiar komisyjny. Trzy osoby, żeby nie było, że nie miał. Okay. I do wody. Na grawkę i do wody. Na tu nikogo na grawkę nie bierze. Hopla, dziękujemy. Dziękujemy za współpracę. I zobaczcie, guma Matusiaka. Ja chyba normalnie zacznę nimi handlować w końcu. Są zajebiste. No to chyba trochę ci się z tym zeszło. No tak naprawdę dwa lata, ale jak widzicie, udało się. Nigdy nie jest za późno. Nigdy nie jest za późno. Oczywiście to było od początku w planach, ale jak to mówią, wszystko po kolei. Ale w końcu są gumy Realistic Shad już w sprzedaży. Świetne przynęty, bardzo łowne. Troszkę o nich opowiemy, a głównie Paweł, ponieważ ja w pudełku zawsze mam dużo różnych marek, jeśli chodzi o przynęty gumowe. Oczywiście płocie 12 cm znam świetnie oraz kiełbie 9 cm też znam świetnie, bo na to łowiłem ryby. Pozostałe już przynęty znam mniej, dlatego tutaj Paweł, proszę bardzo, troszkę popowiadaj. Więc tak, zaczynając od początku. Cztery modele gum, każdy w trzech rozmiarach, każdy w 50 kolorach. Daje nam taki wachlarz możliwości, sposobów łowienia praktycznie pod każdego drapieżnika. Od okonia, przez klenia, jazia, po szczupaka, sandacza i sumka. Ja tymi gumami łowię czwarty sezon, bodajże od 2018 roku. I na początku najwięcej łowiłem jazgarzami 9-centymetrowymi. Gumka o najmniejszej pracy, z najmniejszą paletką na ogonku, ale najwięcej rybek mi dawała. Potem już zacząłem sobie testować kolejne modele. Kiełb 9 cm, taka klasyczna sandaczówka, podłużna, smukła guma z taką średnią pracą, a od jakiegoś sezonu, może dwóch nawet, głównie płoć 12 cm pod sandacza. Bardzo ją lubię z tego względu, że jest uniwersalna. Pod szczupaka, pod sandacza i również wiślane sumki lubią się na niej uwiesić. Ta agresywna praca im pasuje. Lubię ogólnie szerokogonowa. Lubię ogólnie uniwersalne łowienie. Jak nie sandaczyk, to zawsze jakiś właśnie sumek może się uwiesić, także ten wachlarz możliwości jest troszeczkę większy. Ja tylko wtrącę, bo o płoci 12 cm wiele razy opowiadałem Wam na live'ach, że jest to rewelacyjna przynęta na sandacze, właśnie w rzece, bo głównie tą przynętą łowiłem w rzece, ale łowiłem też tą przynętą szczupaki na stojącej wodzie. Nawet mam gdzieś nagrany film, jak łowię trzy szczupaki, trzy rzuty pod rząd i trzy szczupaki właśnie na tą płotkę. Ale wracając do rzeki, to jeden z widzów nam napisał, że ta płotka nie nadaje się do łowienia w rzece, bo ona za bardzo się kolebie na boki, co trochę nas rozbawiło. Ona faktycznie się kolebie i ma szeroką pracę ogonową. Ja myślę, uważam, że to jest właśnie na jej plus. Słuchaj, jeśli chodzi o te 12-centymetrowe płocie, można powiedzieć, że to już jest guma taka dość duża, przynajmniej jeśli chodzi o moje łowienie. Ja nie lubię gum dozbrajać. Tutaj w zupełności wystarczy mi hak 6x0, 5x0, bez żadnych dozbrojek, bez problemu, zaś się to sandaczek 50-centymetrowy, 70, 80, nawet w tym roku 90 udało mi się na tą gumę zdjąć, więc bez dozbrojki, na pojedynczym haku, małe straty w przynętach, rybie dajemy szansę, proste, skuteczne łowienie, nic więcej. Ja w ogóle uważam, że dozbrajanie tej wielkości gumy to totalnie nie ma sensu. Tym bardziej łowiąc w Wiśle, w tych zaczepach, to jest proszenie się o kuku i tylko tyle. Straty mocne. Straty. No dobra, tą gumę też znam, na nią łowiłem różne fajne ryby, a jak z pozostałymi, bo tutaj są jeszcze i mniejsze rozmiary i tak dalej, i są te jaskółeczki, na które ja na przykład nigdy nie łowiłem. My na przykład lubimy akurat jaskółkami łowić w takiej porze, gdzie już mamy drapieżniki wyłączone, typu sandacz, szczupak, sumek.
Jest to styczeń, luty, nocne łowienie na dropshota i wtedy właśnie w grę wchodzą jaskółki 8-centymetrowe, jaskółki 6-centymetrowe i te dwunastki bez najmniejszego problemu klenie między 40 a 50 cm ładują w to. Mocne atomowe brania, naprawdę fajna zabawa, jeśli chodzi o te jaskółeczki. Można też klasycznie tak, na takich zbiornikach typu siemianówka, jeśli sandacz nie żeruje, gdzieś między tymi karczami na dropshota sobie popróbować. Też są fajne, mocne strzały. Co do płoci, to mamy tak to, już mówiliśmy, 12-centymetrową. Jest jeszcze model 9-centymetrowy. Ja Ci powiem tak, że jak mam na dwunastkę takie pstryknięcia, strzały jakieś niewcięte, schodzę wtedy z rozmiarem do tej 7-centymetrowej i zazwyczaj udaje się z łowiska coś wydłubać. Jest jeszcze płoć, a to jest 9, jest jeszcze płoć 7, taka już bardziej pod okonia. Od dnia dzisiejszego, od momentu wrzucenia tego filmu, przez 24 godziny, czy może przez więcej? 48 godzin na wszystkie gumy Realistic Shad jest promocja 10%. I co ciekawe jeszcze, to te gumy sprzedajemy na sztuki, więc możecie sobie zamówić od razu kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt kolorków, jeśli będziecie chcieli tego popróbować. A jeśli już popróbowaliście, to byśmy prosili, abyście napisali o swoich doświadczeniach z gumami Realistic Shad w komentarzach, co Wam się najlepiej sprawdzało i na co. A może macie jakieś zastrzeżenia? Coś Wam w tych gumkach nie pasuje? Może też krzywo chodzą albo coś, to też napiszcie. Podyskutujemy. Na pewno Piotr Matusiak też poczyta komentarze. Piotr, w ogóle pozdrawiamy z Warszawy. I Grześ. I Grzesia również, więc piszcie, piszcie, jeszcze raz piszcie. Tak. Co, wszystko? O, no patrz, tych maluchów nie pokazaliśmy. O maluszkach jeszcze powiem. Takie dla bocznotrokowców, zawodników, najmniejsze w rodzinie. Jazgarzyki 4-centymetrowy, taki paznokietek. Chyba to jest kiełbik, tak? To jest piątka. To jest... Jaka to jest piątka? To jest piątka, to jest czwórka. Kurczę, ale to jest 5 co, centymetrów? 5 centymetrów. To jest 5 centymetrów? No tak, ten jest 4. Nie widzisz, że jest o centymetr krótszy? Ja wierdzielę, słuchajcie, to są takie paciupki, że ledwo je widać, naprawdę. To w ogóle szok. Tak. Także jest... każdy najbardziej wybredny wędkarz znajdzie tutaj w tym repertuarze coś. Coś dla siebie. To w ogóle wygląda jak taka maciupeńka przezroczysta. Taki wylęk, nie? No taki wylęk, dobrze to powiedziałeś, a są momenty, kiedy ten wylęk, oj, to ryby to uwielbiają. Guma dobra, sprawdzona, boża, na pewno na to połowicie i będziecie zadowoleni. Zapraszamy na zadzior.pl. Łówcie rybska, bawcie się dobrze. No i do zobaczenia niebawem, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, będzie więcej jeszcze takich materiałów ciekawych i do zobaczenia kolejnym razem. Hej. Amen.